czasie upałów musimy pamiętać o piciu wody i nakryciu głowy. Co powinniśmy pić? Zwykle zalecamy wody, które ograniczają podaż sodu. Natomiast w czasie upałów wybieramy wody, które mają dużo sodu, ponieważ z potem tracimy ważne składniki mineralne, m.in. sód, magnez, potas, a także cynk. Czyli tutaj woda niegazowana. Dlaczego niegazowana? Woda gazowana poprawia nieco apetyt, powoduje wzdęcia, puste odbijania, czyli powoduje pewien dyskomfort w brzuchu. To znaczy nie ma zakazu picia wody gazowanej, ale ona ma być dodatkiem do wody niegazowanej. Czy pijemy słodzone napoje? Pamiętajmy, że litr słodzonego gazowanego napoju ma około 450 kalorii. Młodzi ludzie wypiją 2 litry bez żadnego problemu, czyli już mają ekstra 900 kalorii. To powoduje, że niektórzy z nas w czasie upałów lata tyją. Następna pułapka żywieniowa to są lody. Lody, 2 gałki lodów mają około 120 kalorii. Tam jest też sporo cukru i tłuszczu. I pamiętajmy o tym, że każdy produkt, który ma cukier, wyraźnie podnosi wydzielanie insuliny, co jest zjawiskiem powszechnym u osób otyłych, czyli poprawia dodatkowo apetyt. Kawy raczej nie pijmy, ograniczajmy kawę w czasie upałów, ponieważ kawa ma kofeinę, która dodatkowo powoduje utratę z moczem cennych składników mineralnych. I alkohol. Panowie uwielbiają latem pić piwo. Piwo to jest bardzo dużo kalorii i też napój moczopędny, czyli w czasie upałów z punktu widzenia zdrowia nie jest najlepszym wyborem.